Cześć, witam Was ze słonecznej Spały. Nie bez powodu jestem w Spale, ponieważ tutaj co parę lat wypoczywała w wakacje rodzina carska. Jest dziś 17 lipca, dokładnie 103 lata temu w piwnicach domu Ipatiewa w Jekaterynburgu padły strzały do cara Mikołaja II i jego całej rodziny oraz służby i doktora. W tym samym momencie, kiedy do niego strzelano, nastąpił koniec wielkiej carskiej Rosji. Koniec 300-letniej dynastii Romanowów. A pijana banda bolszewików zabrała Rosji zwycięstwo w I wojnie światowej. W dzisiejszym odcinku powiem Wam trochę o Aleksieju, czyli następcy tronu. Powiem Wam też o ostatnich miesiącach życia rodziny carskiej. Więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. A więc tak, pierw opowiem Wam o Aleksieju. Aleksiej urodził się w 1904 roku w Peterhofie, takiej miejscowości w Rosji, ale mniejsza. Był najmłodszy z czwórki rodzeństwa, ale kilka tygodni po tym, jak się urodził, stwierdzono u niego taką chorobę, jaką jest hemofilia. Bardzo groźna choroba. Wtedy caryca i car odłożyli wszystko na dalszy plan, żeby ratować syna. Żeby ratować, leczyć syna bardziej. No ale każdy rodzic by tak postąpił, bo każdy rodzic chciałby leczyć swojego syna, gdyby się dowiedział, żeby zachorował na hemofilię. Ale wracając do historii Aleksieja. Nie mógł on grać w tenisa, nie mógł on jeździć rowerem, tak jak jego starsze siostry. Większość czasu spędzał z dwoma marynarzami, którzy się nimi opiekowali. Ale w 1905 roku caryca Aleksandra Fiodorowna zaprosiła na dwór pewnego jegomościa. Był nim Georgi Rasputin. Rasputin zatrzymał trzykrotnie krwotok u małego Aleksieja. Wtedy Aleksandra Fiodorowna zaczęła mu ufać i nazywała go cudotwórcą. W wieku 8-9 lat Aleksiej, tata Aleksieja, czyli Mikołaj II Romanow, zabierał już Aleksieja zaczął go mieszać w sprawy państwowe. Zaczął go zabierać na różne spotkania, zaczął chodzić z nim na też spotkania wojskowych wódców. Kazał mu się ubierać w galowy strój. No ale przyszła rewolucja lutowa, pierwszy raz rewolucji, i car abdykował. Gdy abdykował, Kierański zesłał ich na początku do carskiego sioła, a potem do Tobolska. I o Tobolsku powiem Wam za chwilę. Życie rodziny carskiej w Tobolsku, a dokładnie w Pałacu Gubernatorskim i w jego oficynach, toczyło się prawie jak po staremu. Rodzina carska mogła wychodzić na spacery, uczestniczyć w nabożeństwach pobliskiej cerkwi, ale też dostawać prasę i utrzymywać korespondencję z znajomymi. Mogli też do nich przyjeżdżać znajomi, bądź też jakieś inne osoby. W styczniu 1918 roku zasiłek rodziny carskiej ograniczono do 600 rubli miesięcznie, ale mimo to żyli względnie dostatnio. Bolszewicy, którzy byli bardziej zajęci naglącymi sprawami, niewiele uwagi skupiali na Romanowych. Aż do czasu. Tobolsk nie znalazł się natychmiast w wirze rewolucji. Jednak w marcu rodzina carska mieszkającą w Tobolsku zaczęli interesować się bolszewicy z Jekaterynburga i Omska. 20 lutego 1918 roku
Rada Komisarzy Ludowych podjęła decyzję o postawieniu byłego cara, czyli Mikołaja II, przed sądem. Nie ustalając na razie jeszcze miejsca procesu. Jednak wojskowy komisarz Rady Uralskiej, Filip Gołszczokin, zaproponował przewiezienie cara do Jekaterinburga. I tak się stało. 30 kwietnia 1918 roku rodzina carska została przewieziona do Jekaterinburga. Dobra. Dalej wam chciałem mówić, jak wyglądały warunki w Jekaterinburgu. Ich dzień rodziny carskiej zaczynał się od śniadania, na które mieli stary chleb i herbatę. No, albo coś, co miało przypominać smakiem i wyglądem herbatę, a herbatą nie było. Potem po śniadaniu rodzina carska, zwłaszcza może po kolei wymienię, car i caryca czytali książki. Młody Aleksiej bawił się modelem statku w swoim łóżku, a cztery wielkie księżne szyły. Potem szli na obiad i tam mieli ziemniaki z kotletem. I tutaj też można zauważyć to, że kotlet też miał przypominać coś związanego z mięsem, ale tam mięsa było niewiele. Oprócz tego mogli mieć tylko dwa spacery w ciągu dnia i to jeszcze na bardzo małym podwórku, ponieważ dom Ipatiewa nie posiadał dużego ogrodu, tylko bardzo miniaturowe podwórze. Więc car jeszcze był do tego poniżany. Razem z Aleksiejem. Aleksiejowi były zabierane różne rzeczy. Komuniści mu dużo dokuczali z tego powodu, że był następcą tronu i ogólnie był dręczony przez komunistów. Ale my teraz przejdźmy do tych fatalnych wydarzeń z nocy z 16 na 17 lipca. A więc zapraszam. A więc teraz chwila, na którą chyba każdy z was czekał, czyli opowiedzenie o tych fatalnych wydarzeniach, tych strasznych wydarzeniach z nocy z 16 na 17 lipca. A więc 16 lipca rodzina carska, dzień 16 lipca rodzina carska spędziła jak każdy inny dzień. Sądząc po ostatnim wpisie Aleksandry do swojego dziennika, nic nie podejrzewali, że może coś się tej nocy wydarzyć szczególnego. Przez cały dzień Jurkowski szukał miejsca, gdzie złożyć ciała rodziny carskiej. Miał to być nieczynny szyb kopalni obok wsi Koptiaki. Później kazał zaparkować dwie ciężarówki marki Fiat przy głównym wejściu do domu Ipatiewa. Sam egzekucję Jurkowski zaplanował tak mniej więcej na godzinę 24, ale jedna z ciężarówek spóźniła się, dojechała z 1,5-godzinnym opóźnieniem. O 1:30 Jurkowski obudził doktora Botkina, żeby ten obudził resztę rodziny, żeby zeszli na parter, ponieważ rzekomo w mieście wybuchły rozruchy i na parterze będą bezpieczniejsi. Doktor Botkin poszedł i obudził całą rodzinę. Przez 30 minut więźniowie myli się i ubierali. Aż około godziny 2 wszyscy zeszli po schodach. Przodem szedł Jurkowski, za nim Mikołaj z Aleksiejem na rękach. Oczywiście obaj byli ubrani w wojskowe koszule i czapki. Potem szła caryca z 4 córkami, a Anastazja szła ze swoim ulubionym spanielem Jimmy, jeśli dobrze wymawiam, jeśli nie, poprawcie mnie. Rasy King Charles. A za nimi szedł jeszcze bodajże doktor Botkin i kucharz. Tylko zapomniałam imienia i nazwiska kucharza, ale to też jest do znalezienia w różnych źródłach w internecie, ale też w książkach, ja to znalazłem w książce, ale po prostu zapomniałam. Rodzina carska jednak nie wiedziała, że zeszli do pokoju, który sąsiaduje z pokojem, w którym
było 9 uzbrojonych żołnierzy z plutonu egzekucyjnego, składającego się z 6 Węgrów i 3 Rosjan. Następnie zeszli po schodach, a dokładnie do pokoju 6 na 5 metrów. Pokój został ogołocony z wszelkich mebli. I tutaj caryca troszkę się zdziwiła, dlaczego nie ma mebli, i zapytała się Jurkowskiego, gdzie są krzesła. Jurkowski na to rozkazał swoim ludziom przynieść 2 krzesła. Na jednym usiadła Aleksandra Fiodorowna, a na drugim Aleksiej. A pozostałym kazano ustawić się pod ścianą. Kilka minut potem Jurkowski przyszedł w towarzystwie 10 uzbrojonych mężczyzn. Jurkowski następnie powiedział rodzinie, że postanowiono ich rozstrzelać. Mikołaj II obrócił się do Jurkowskiego, spojrzał się na niego swoim zimnym spojrzeniem i ze zdziwieniem powiedział mu, czy może jeszcze raz powtórzyć to, co powiedział. Jurkowski powtórzył to, co powiedział i natychmiastowo po tym bolszewicy zaczęli strzelać do cara i jego rodziny. Caryca i jedna z córek oraz Mikołaj zostali zabici od razu. Do dzikiej strzelaniny doszło, gdy strzały odbijały się rykoszetem. Nawet jedna strzała przyleciała kilka centymetrów od głowy Jurkowskiego. Aleksiej, trafiony kulą, spadł z krzesła i zaczął się czołgać w kałuży krwi rodziców. Jest to bardzo agresywny obraz na to, co się tam działo. Jednak 3 córki Aleksiej oraz dr Botkin nadal żyli. Człowiek, który był kryminalistą, bandytą, siedział w więzieniu, dobija 2 strzałami w głowę następcę tronu, czyli Aleksieja, a był to Jurkowski. 3 córki dobito bagnetami. Jurkowski skarżył się, że jednej z wielkich księżąt nie mógł przebić klatki piersiowej, ponieważ miała powszywane kosztowności. Cała egzekucja trwała 20 minut, a nie, jak Jurkowski przewidział, kilka sekund. Za chwilę będę szedł w stronę bardzo ciekawego miejsca i wtedy wam opowiem, co komuniści i bolszewicy zrobili z zwłokami po egzekucji. Po całej egzekucji, gdy już dym prochowy opadł, bolszewicy wzięli ciała i zanieśli je do ciężarówek, które stały przed głównym wejściem do domu Ipatiewa. Gdy załadowali zwłoki, ruszyli do wsi Koptiak, jak już mówiłem, do tego sławnego szybu, który, wiecie, jak był nazywany? Ja wiem i wam powiem. Był nazywany szybem 4 braci, ponieważ rosły tam 4 duże sosny. I dlaczego? Bo rosły one z jednego pnia. Więc dlatego. Gdy przywieziono zwłoki do tego szybu, Jurkowski nakazał rozebranie zwłok i ich podpalenie. Tak zrobili. Rozebrali zwłoki, spalili i wrzucili do szybu. Chociaż też inne źródła twierdzą, że nie wrzucili do szybu, a zakopali przy szybie. Są 2 opcje. Parę dni po tym Jurkowski
podjął decyzję, że szypie za płytki i ktoś może odnaleźć tam rodzinę carską, zwłoki od rodziny carskiej i mógłby odkryć, że to oni, bo chcieli za wszelką cenę zakryć ślady zbrodni. A więc poszedł zaczerpnąć języka do miasta i tam dowiedział się, że w drodze do Moskwy jest więcej szybów i są głębsze. Więc tego samego dnia ruszyli do Moskwy. Wykopali bądź też wyjęli z szybu ciała i zaczęto jechać do Moskwy. W drodze do Moskwy zakopali się w błocie i Jurkowski podjął decyzję, że ciała zakopią w błocie. I to, co wystaje, posypią kwasem, bodajże siarkowym. Ale tego to już zapomniałem. Ale chyba siarkowym. O, już widzicie ten budynek, który wam chciałem pokazać. To jest budynek, który powstał na fundamentach starego budynku. Mieszkał tu car, gdy tu wypoczywał z całą rodziną. Jestem teraz odrestaurowany. Powstał on tylko na fundamenty. Tak, są tylko fundamenty tego, co kiedyś było. Dopiero tak gdzieś zwłoki odkryto w 1989 albo 98. Chyba w 98 dopiero odkryto. A nie, przepraszam, w 89 odkryto zwłoki rodziny carskiej. Więc i tak bolszewikom nie udało się tego zakryć. A wiecie, co się stało z Jurkowskim? Tak dodam ciekawostkę. Jurkowski zmarł w szpitalu na Kremlu. Straszne cierpienia, choroba wrzodowa. W ostatnich dniach jego życia strasznie cierpiał. To by było, może tak odwrócę, to by było wszystko, co ja chciałam powiedzieć. Naprawdę temat rodziny Romanowów jest bardzo, ale to bardzo duży. Musiałaby tutaj powstać kupa odcinków, żebym wszystko wam przedstawiła. To wszystko dzisiaj zrobiłem w wielkim skrócie, ponieważ jest tego masa. Masa ciekawostek, masa różnych osób. Każdy był coś zamieszany z rodziną carską. No i co? Ja się już będę z wami żegnał. Jeśli podobał ci się film, zostaw lajka. Jeśli chcesz więcej takich filmów, zostaw subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło, bo chciałem dobić 200 subskrypcji do końca wakacji. A jest to możliwe, ponieważ rośniemy w sile. Już jest nas 119. Więc zostaw tam na dole subskrypcję. A ja się z wami żegnam. Cześć!